Hej wszystkim, tu Gli, czy witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym wstępie chcę was przeprosić za to, że nie było aż tyle odcinków w tym miesiącu. To nie tak, że nie nagrywałem, bo nagrywałem, mam dość sporo odcinków, ale brakuje mi takiej w dłuższej chwili, żeby móc usiąść i zmontować film spokojnie, bez spieszenia się, bo ostatnie dwa filmy, jakie wypuściłem, były zmontowane na szybko i nie wiem, czy jestem z nich całkowicie zadowolony. Żeby jeszcze było śmieszniej, mój film, w którym powiadałem o wycieku całego filmu live action z Monster High, został zdjęty z kanału w sumie to rozumiem, bo film miał prawa autorskie i już na samym starcie nie mogłem w tym filmie zarabiać, ale postanowiłem, że ten film się i tak pojawi. Na szczęście dość sporo osób zdążyło ten film zobaczyć, ale jeśli go nie widzieliście, to zostawię wam go w opisie. Postaram się go wstawić na jakąś inną platformę. Jeszcze nie wiem na jaką, ale zobaczymy i na pewno link będzie w opisie, także zapraszam. Jeszcze szybko to powiem tylko tyle, że stworzyłem listę takich moich drobnych marzeń, albo niedrobnych na Amazonie. Jeśli ktokolwiek z Was poczuje chęć i ma możliwość kupienia jakiejkolwiek ranki z tej listy, to to zapraszam, każda lalka która tam się znajduje będzie z automatu nagrana kiedy ją dostanę i kupując jakąkolwiek lalkę z tej listy wspieracie i tworzycie właśnie mój nowy content także zapraszam, link w opisie nie traktujcie tego jak rozkaz, po prostu jeśli macie okazję i macie chęć bo jeśli nie macie chęci to tego nie róbcie, jeśli macie to zróbcie a teraz zaczynajmy. Około miesiąc temu nagrałem filmik, w którym to dziewczyna opowiadała o tym, że w najnowszym serialu Monster High Laguna będzie różowa, Kleo będzie bardziej szła w karnację ciemnoskórą. I jakiś czas temu w sieci ogłoszono aktorów głosowych do serialu oraz to, jak będą wyglądać postacie. I wiecie, jest tak troszkę tak, tak do. Tragicznie bym powiedział. Pozwolę sobie omówić wszystkie postacie. Nie będę zbytnio omawiał aktorów głosowych, ponieważ oryginalna wersja językowa nie interesuje mnie aż tak. Jestem będzie ciekaw wersji polskiej. Więc zaczniemy od Claudine. Um, tak. Jest cute, ale daje mi mega vibe dzieciaczka. Jakby. Ach, jej ubiór jest taki dziecinny. Jakby patrząc na jej look, mam wrażenie, że używa wszędzie emotiko na jedno i kocha slajmy, jakby to ma taki vibe Podoba mi się kolor włosów, co do kolorów nie wypowiem się jakby już do nich przywykłem, ale ten look jest po prostu zły i mi się nie podoba Drakulora, Drakulora jest urocza, to muszę przyznać jest cute, jest bardzo, bardzo inna ale jest cute. Podoba mi się jej look, jest fajny. Jak na lore wydaje mi się zbyt mało różowa. Nie wiem czemu. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała jej lalka. Naprawdę. Przejdźmy teraz do mojej ulubienicy Franki. O mój Boże, to jest. Tragiczne. Podoba mi się całkiem jej look, ale i twarz jest okropna. Przy okazji chcę zauważyć to, że wszystkie te postacie są odmienne, jeśli chodzi o stylistykę. Widać, że modele były robione od podstaw i żaden model nie był przerabiany. Wszystkie mają unikalne buźki, ale Frankie wygląda tutaj tak. Bardzo inaczej od pozostałych postaci, jakby wygląda po prostu tanio. I z jakiegoś powodu Frankie jest niebieska, stała się smurfem. O co chodzi? Jak już mówiłem, luk zły włosy. Nienawidzę tej fryzury, nienawidzę po prostu. Jakby, proszę was, Mattel, ta fryzura już dawno powinna zniknąć z mody. Ona jest okropna, nienawidzę tej fryzury. Jeśli ktoś ją nosi, przepraszam, ale po prostu ja jej nie znoszę. Wenus wyglądała w tym dobrze. Okej, okay. ale Frankie w tej wersji animowanej z tą fryzurą to tragedia. Idąc dalej mamy Diusa. Jej dla mnie Deus ma jeden z lepszych designów. Jest naprawdę mega fajny. Kinda hot. Aczkolwiek nie rozumiem dlaczego nagle Dius jest zielony Dlaczego? Jaki był tego powód? Wytłumaczy się materii Nickelodeon czemu on jest zielony? Żeby jeszcze było śmieszniej Nie dość, że jest on zielony, to jeszcze się ubiera zielono No kuźwa ogórek Po mamy oczywiście Cleo i Cleo jest... Well... No... Nie wiem co nie myśleć. Rzeczywiście Kleo ma inny odcień skóry z jakiegoś powodu. Nie wiem, czemu zmieniają aż tyle rzeczy nagle. Jeśli miałbym być szczery, to jeśli ktoś by mi pokazał tę postać bez podpisu na dole i bez loga Monster High, ja bym w ogóle nie powiedział, że to jest Kleo. Jakby to nie jest Kleo, to, to jest jakaś randomowa dziewczyna z Egiptu, dosłownie. To, to, to nie jest Kleo, przepraszam, ale po prostu nie. Roz. O mój Boże, roz jest okropny. Jakby. O mój Boże. Postacie powyżej widać, że miał dość taki wysoki buch. Budżet. Tak, model rosa wygląda okropnie, wygląda on tanio, nie wiem czy to jest kwestia tego, że po prostu ten render postaci jest dziwny, ale po prostu on wygląda tragicznie, jest... Uh... Spalcie go na Stosie. Laguna, szczerze mówiąc, niezła. Ogólny zarys postaci mi się podoba, podoba mi się jej design. Korystyka włosów też mi się podoba, ale daje mi vibe Barbie Extra, Barbie Dreamtopia. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego i ona ma zmiany kolor skóry na różowe. Jest urocza, to muszę przyznać, jest naprawdę urocza. Color A. jest zarąbista, jakby zarąbista. Ja nawet nie wiem, co mogę powiedzieć więcej o niej. Po prostu ma taki osłup, pazura, jest świetna, po prostu uwielbiam ją. Wciąż widać, że jest to. Kolorę, która jest odświeżona. I dla mnie właśnie tak powinny wyglądać postacie w trzeciej generacji. I na samym koniec mamy krewnicką. I krewnicka tak jak w filmie Life Action jest czarnoskóra i szczerze ta zmiana mi nie przeszkadza, jakby okej, okay, spoko, nie mam z tym problemu. Aczkolwiek jeśli mam być szczery, to krewnicka wygląda strasznie młodo jak na kogoś starszego od reszty paczki. Jakby to jest nauczyciel. Czemu ona wygląda tak młodo? Nie rozumiem też zbytnio tych dwóch kolorowych włosów. Szczerze nie wiem co myśleć o tej trzeciej generacji od kiedy zobaczyłem te designy. Jakby ja już wiem, że serial będzie okropny. Szczerze wątpię, że będę go oglądał. A jeśli nawet, to będę go oglądał tylko i wyłącznie dla Trollory, Diusa i trochę dla Draculory. Niestety Frankie jest skrzywdzona, Ross też też w ogóle pokrzywdzona. Nie wiem, po prostu tragedia. A szkoda, bo film Action jest naprawdę dobrym filmem. Może nie jest najlepszym, ale wciąga jest przyjemne oglądania. Wiem to, bo miałem okazję obejrzeć, ale film o tym będzie wkrótce. Zostając w tematyce animacji, to uwaga, uwaga! No czekaliśmy się tego, iż film Monster High pojawi się na Netflixie i więcej nie będziemy musieli używać VPN-ów. Dokładnie, 16 sierpnia pojawi się film z generacji drugiej. Witamy w Monster High. I szczerze, nie jestem zadowolony, że jest to film z drugiej generacji, bo obejrzałem chyba jeden film z generacji drugiej i kawałek tych mniejszych animacji na YouTubie i to się Ogląda po prostu ciężko, tragicznie. Ja nie mogłem przez to dobrze przebrnąć. Fakt o tym, że pojawi się film Monster High na polskim Netflixie, nieważne jaki film, ważne się pojawi, daje mi drobną nadzieję, że być może Mattel wstawi filmy Monster High, te starsze, na polskiego Netflixa. A daje mi to odrobinkę nadziei, ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. I tak. To w sumie tyle. Dziękuję za obejrzenie. Jeszcze raz proszę Was za to, że jestem mega opóźniony w tym wszystkim. Jedyna nowsza informacja to jest to, że będzie film Monster Netflixie. Napiszcie mi co wymyślicie o tych nowych designach Który według was jest najlepszy, który według was jest najgorszy Dla mnie wciąż to Larry wygrywa, jest taką Bad bitch, uwielbiam ją, jest z takim pazurem po prostu Uwielbiam ją, jeśli tego jeszcze nie robisz to subskrybuj mój kanał Lajkuj, komentuj, to nie ciągle zmuszam, albo zmuszam No i to tyle, zapraszam was jeszcze na mojego instagrama oraz tiktoka Linki w opisie, przypominam o liście marzeń i tak To tyle, dziękuję, cześć na razie, pa pa